Cześć, jestem Hania, chodzę do trzeciej klasy. Dzisiaj chcę Was oprowadzić po mojej szkole. Chodźcie! Każdego dnia pierwsze kroki kierujecie do szatni. Nie zapomnijcie zmienić butów. Jak zapomnisz z domu drugiego śniadania, albo po prostu zgłodniejesz, to nie martw się, bo w naszym sklepiku znajdziesz coś pysznego. Tutaj odbywają się lekcje. Lepiej bądźmy cicho. Zobaczcie, jak spędzamy czas w świetlicy. Nasi nauczyciele dbają o to, żebyśmy rozwijali swoje pasje i odkrywali talenty. Przy pomocy robotów edukacyjnych Foton uczymy się programować. Nawet nie wiecie, jaka to świetna zabawa. Robot może mówić Twoim głosem. Ponadto wyczuwa dotyk, światło, mierzy odległość. Z nim programowanie stanie się łatwe i przyjemne. Na początek polecam jednak ozoboty. Są mniejsze i programuje się je używając sekwencji kolorów. Wszystkiego się nauczycie. Akcja! W naszej szkole działa koło naukowe Gniaźninek. Robimy tu wiele ciekawych doświadczeń z zakresu fizyki i chemii. Logiczne myślenie rozwijamy grając w szachy. Jest to zabawa i nauka w jednym. Świetna rozrywka umysłowa. Polecam! Poznajemy nasz region pod okiem pani przewodnik w klubie turystycznym dla najmłodszych. Może wybierzesz się z nami w teren? Na zajęciach sensorycznych uczymy się mądrze korzystać z naszych zmysłów. Rozwijamy swoją spostrzegawczość i kreatywność. Poznajemy ciekawe techniki plastyczne. Relaksujemy się, świetnie się przy tym bawiąc. Sport to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch. Więc dbamy o naszą kondycję, nie tylko na zajęciach WF-u, ale również trenując pływanie i piłkę ręczną pod okiem naszych trenerów. Zapraszamy do piątki! Jak coś dla ciała, to i dla ducha. Nasze panie dbają też o nasz rozwój artystyczny. Uczymy się tańczyć, śpiewać, recytować. Przygotowujemy się do występów przed publicznością. Nawet języków obcych uczymy się śpiewająco. A teraz pójdziemy do naszego centrum dowodzenia. To tu zapadają najważniejsze decyzje w naszej szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosimy uczniów do piątki? Mhm. To chodź, zapraszamy. Zapraszamy do piątki, do naszej szkoły. Na tym kończę. Mam nadzieję, że zobaczymy się we wrześniu. Cześć! Zapraszamy do piątki!